Witajcie. Po raz kolejny zamówiłam jakiś czas temu paczkę z Chin. Dzisiaj dotarła. Także to jest ta paczka, tak? Ja już wiem, co tam jest, ale chciałam Wam pokazać i może zademonstrować. Pozwolę sobie teraz otworzyć. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to zamawiałam, ale nie wiem, myślę, że jakieś 3-4 tygodnie temu. O, przyszły, tak, zgadza się. To są dwa takie mydełka turmalinowe. O, z napisem turmalin. Tutaj jest trochę odwrotnie, bo nagrywam przednią kamerą, także w odwrotnej kolejności jakby jest ten napis pokazany, ale mydełko turmalinowe. Ono ma, powinno mieć takie cechy typowo dające cerze wygładzenie kolorytu, lekkiego ściągania i upiększania twarzy. Mydełko w środku jest czarne, to nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie. Muszę to otworzyć. Czekajcie chwilę, przyniosę. Nożyczki, pozwolę sobie tu odciąć ten kawałeczek z jednej strony. Mydełko wygląda tak. Jest w kolorze takim szarym. No pachnie normalnie jak mydło. Sprawdzę jego właściwości codziennie, myjąc sobie nim twarz i ciało. Zobaczymy, czy będzie to takie uczucie ściągania. Samą pianę się na to nakłada, tak samo na dłonie. Można użyć samą pianę na 5 minut aż do wyschnięcia, po czym idziemy spłukać sobie tą pianę i powinna być taka delikatna, że tak powiem, taka błyszcząca, glazurowana, no taka, wiecie, delikatna skóra, nie? Także to na chwilę obecną. Czekam na jeszcze jedną paczkę, mianowicie na akcesoria z paznokciami. I będę zakładała akrylożele, tak, że akryl i żele razem pomieszane, z takiej tubki wyciskane. I będę robiła sobie wtedy paznokcie. Na chwilę obecną przyszło tylko to. Także do zobaczenia następnym razem. Pa!